Cześć mordy, z tej strony Kaluch, witam was serdecznie w pierwszym odcinku GTA 5 Policja, czyli LSPDFR. Kaluch na singlu, Kaluch gadający z NPC-tami. Moi drodzy, jak ja długo na to czekałem i nie mogę się doczekać, jak znowu wywali mi GTA i dzisiaj jest na to wreszcie szansa. Witam serdecznie widzowie, łapka w górę na starcie, jak chcecie kolejny odcinek, tak myślę 6000 łap w górę i lecimy z kolejnym odcinkiem, więc bardzo niski próg. Proszę państwa, wiem, że długo nie było materiałów, ale spokojnie, wracamy i szybko wytłumaczę, co będzie się działo. Będzie, moi drodzy, dużo GTA nowego, właśnie m.in. GTA Policja, skróty GTA 5 Prawdziwe Życie z kanału głównego, będzie Minecraft Prawdziwe Życie już, moi drodzy, za kilka dni ruszamy i oczywiście dokończymy serię Życie Gangster... co? Życie Strażnika oczywiście, czyli Contraband Police. Poza tym, proszę państwa, czekam na Paydaya trójkę, żeby w koopie zagrać sobie z jakimś zaprzyjaźnionym twórcą, także ten kanał, moi drodzy, duże są plany, także subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. To jest mój drugi kanał, witam wszystkich, którzy przyszli tutaj obejrzeć OG serię, jaką jest, proszę państwa, LSPDFR, czyli modyfikacja policyjna do GTA. Jak widzicie na moim ekranie, mogę sobie stworzyć nowego charaktera. Normalnie już mi się coś zbugowało. Uwielbiam, jak to GTA się buguje na singlu. Tak mi tego brakowało, że szok. Mężczyzna, no dobra, ale jak ja mam zapisać wygląd? Jak ja... A, widzę naszego ziomeczka. No i dzień dobry, proszę państwa. W takim razie, klasycznie był Rick Czulak. Ja myślę, że zrobimy sobie, moi drodzy, jakiegoś potomka Ricka Czulaka. Niech to będzie jakiś Ricardo Czulakko. To musi być jakiś, kurczę, latynos trochę. Tak mi się wydaje, więc zaraz sobie wybierzemy tutaj. Jezu, te zdjęcia mnie zawsze tak śmieszą. Spokojnie, najpierw rysy twarzy. To musi być jakiś, proszę państwa, latynos. Latynos, który naprawdę będzie miał ciężkie zadanie w mieście, bo kurczę, przestępcy się szerzą. Szerzą się i to, moi drodzy, dosyć ostro. Kurde, no nie, no taki groźny musi być. To ma być postrach, kurde, dzielnicy, nie? Balasi się mają obawiać tego gościa. No nie wygląda zbyt groźnie ten mój ziomek. O kurde, jak mnie oświetlili teraz na nowo, dobra. Powiem tak, no strasznie słabe te twarze są. Jak ja dawno nie robiłem w ogóle peda w taki sposób. Chłop ma taki smęczurowski vibe trochę. Proszę państwa, zrobiłem takiego trochę latynosa. Ricardo Czulakko, niech się nazywa. Ricardo Czulakko wchodzi na służbę, proszę państwa. Zaciął mi się komputer, świetnie. Błąd pamięci, uruchom ponownie komputer i grę. Świetnie, proszę państwa. O tym mówiłem, wywalanie GTA, topka. No, po wywaleniu, widzowie, witam Ricardo Czulakko, czy on wygląda jak jakiś latynos? Nie wiem. W każdym razie jego używamy i nim będziemy grać, proszę państwa. Mam polskie modyfikacje, w sensie kilka z nich jest spolszczonych. Ale co jest ważne? O kurde, chłop pod prysznicem. Do jakiej jednostki należeć będziemy? No musi być tradycyjnie, proszę państwa, tak jak Rick Czulak, czyli ten taki zielony, charakterystyczny kostium. Zresztą taka kamerka jest dzisiaj, oczywiście. Oczywiście, moi drodzy, będziemy mogli się poruszać, będziemy się zmieniać. Nie prowadziłbym tej serii tak turbo fabularnie, na zasadzie, że wiecie, że musimy realistycznie uważać na to, w jakiej jesteśmy, kurczę, nie wiem, dywizji, nie wiem jak się to nawet nazywa. W każdym razie kumacie, o co chodzi. No, więc moi drodzy, BSCO, ja myślę, że ta patrolowa jednostka, tak jest, tylko bez kasku może faktycznie. No powiem tak, Czulak chodził w taki sposób, ta klasyczna postać z tej serii, ale teraz będzie, moi drodzy, coś takiego. Ja jestem Ricardo, nie, na spokojnie. Nawet nie wiem, co ja mam za apartament, widzowie, masakra. W każdym razie chciałbym zobaczyć, co się pozmieniało po tylu latach i liznąć wszystkich fajnych call-outów, niezależnie od tego, widzowie, czy będzie to jakby się zgrywać, czy nie, bo czasem nasz Ricardo będzie po prostu detektywem, czasem będzie w słocie. No w każdym razie będę na pewno słuchał, co macie fajnego do powiedzenia. Ole, samochody jeżdżą, co jest? I jakie po prostu modyfikacje według was dodawać i kalauty? Mam pewnego ziomeczka, który mi napisał. Aha, świetny Kaluch. Muszę się jakoś... O Jezu, jeszcze menu mam włączony Rainbow, przepraszam was widzowie. Jestem w kontakcie z pewnym użytkownikiem, który do mnie napisał po prostu i podał mi wszystkie fajne modyfikacje i od tego też, moi drodzy, będę zaczynał. Także wszystkie te kalauty, które mam dzisiaj, to właśnie od niego będę wgrywał kolejne mody. Tak jak mówię, chcę budować powolutku sobie tą paczkę modyfikacji policyjnych, żeby mi GTA nie wywalało dosyć często, nie? Wejdźmy jeszcze raz w locker rooma i muszę iść tutaj na służbę, nie? Przyjechałem, widzowie, do pracy. Go on duty, gościu! Rozpoczynamy! Zobaczymy, co nas dzisiaj czeka i jakich, kurczę, nikczemnych obywateli będę
moi drodzy, przyświęcał. Patrzcie, ile nam się skryptów załadowało. No jeden się skraszował z tego, co widzę, ale haha, klasyczek. Ale większość działa, więc moi drodzy, ja wam pokażę w ogóle te pierwsze modyfikacje, bo to jest dla mnie coś pięknego, nie? Jeszcze muszę addonowe samochody wgrać i tak dalej. W ogóle nie powinienem tutaj zaczynać w tym stroju chyba, ale moi drodzy, to nie ma znaczenia. Dzisiaj dzień testowy, dzień testowy. W kolejnym odcinku możecie pisać, gdzie chcecie, żebym zaczął. Zobaczymy, co mają w garażu fajnego. Dawać mi coś jakoś ciekawo, ciekawy samochodzik. No coś musimy szybko wyciągnąć, widzowie. Okej, nie, no tą moją agencję potrzebuję. A nie ma chyba tego. Park Rangerem nie będę jeździł, cringe'uwa, widzowie. No to szeryfowski biały, no w sumie takim jeździł też czulak, nie? Więc żadnych komponentów, modyfikacji tu nie dodajemy. Zwykły szeryfowski wóz, proszę państwa. Choć powinienem być poza miastem jeżdżąc tym wozem, ale dzisiaj, moi drodzy, testujemy. Ja wam najpierw pokażę tak, żeby się elegancko rozgrzać, to sobie, moi drodzy. O, mam policyjny komputer. Pani, co mi tu zajeżdżasz, zachodzisz? Ale to nie o ten komputer mi chodzi, mój drogi. Bo ja mam jeszcze ciekawszy komputer, jak sobie Control num 1, nie, jak ja mam go włączyć, Control 0 chyba, to taki tablet wyciągam. Tak jest, patrzcie na to. Osoby, pojazdy, sprawy sądowe. Ten skrypt jest po polsku normalnie, czaisz, gościu, bazę? Jak zaraz wam pokażę w sumie, jak on działa. Najpierw, no jest tyle tu rzeczy do pokazania, że ja się po prostu jaram. Wybaczcie, co tu mamy? Community Engagement Event. Walcie się, kurde, ja na razie chcę pokazać widzom, jak działają skrypty. Co jest? Don't send, weź się wal, człowieku, nie będę czytał tego wszystkiego na razie. O, ale zajedźmy sobie tutaj do koleżków, nie? Witam serdecznie i patrzcie, jak fajnie mam spolszczony, kurczę, a tu jest taka pani, spożywa alkohol w miejscu publicznym albo pan, nawet nie wiem, dzień dobry, witam serdecznie, Ricardo Czulako, proszę się zatrzymać, co to ma znaczyć? Proszę się zatrzymać, LSPD! Powiedziałem coś! Już! Wiesz, że przeskrobałaś, nie? Pijesz alkohol w miejscu publicznym. No i w takim razie to jest moje pierwsze zatrzymanie, widzowie. To nie ma to tamto. Nie ma to tamto. Cykl dnia i nocy dzisiaj zachowany, więc będzie się ciemniło. Mam shaderki w ogóle, dajcie znać, czy wam się podobają te shaderki. No i teraz, patrzcie! Poproś centralę o sprawdzenie osoby. Dobra, centrala, halo, witam, poproszę tą panią Kate Jefferson sprawdzić. Skąd nie wiem, kurde, jak ona się nazywa. Właśnie, powinienem ją o ID. Prawo jazdy przedawnione. Na szczęście widzowie nie siedziała w samochodzie. Dobra, badanie alkomatem. Podejrzewam, że to badanie będzie, moi drodzy. A dobra, zbadamy ją. Osoba jest w trakcie testu. Zobaczcie, fajnie, że mamy spolszczone te skrypty, bo wam też będzie prościej troszeczkę, moi drodzy, ogarniać lepiej. No i co? Poziom alkoholu 0,0, to ona się chyba dopiero zaczęła pić. Dobra, nieważne, proszę panią. Czemu pani uciekała? Jaki jest cel tego, że pani ucieka? Może pani coś ukrywa? Może pani ma coś przy sobie, czego nie powinna pani posiadać? Zaraz sprawdzimy, aczkolwiek jedyne, co rzuca mi się w oczy, telefon komórkowy, taśma do pakowania i kawałek bibuły. O, będzie jakiś dżoncik kręcony chyba. Broń krótka, w miejscach publicznych ukryta. O, a ma pozwolenie na broń, dobra. No tak, ma pani pozwolenie na broń, to ja nie wiem w sumie, czemu pani uciekała tak naprawdę. No, jakieś nieporozumienie tutaj, że tak powiem, zaszło. Proszę, proszę się tutaj, kurczę. No tak, każdy widzi, pani zareagował nerwowo. Następnym razem proszę nie robić takich rzeczy. Nie uciekać, bo ja nic złego nie chciałem. Do widzenia. Dobra, widzowie, Landlord Tenant Dispute? Nie mam pojęcia, co to za wyzwanie, co to za callout. Niektóre te callouty, to moi drodzy, będę się musiał tego uczyć, więc możecie mi pisać, bo ja nie zawsze ogarniam. Coś z moimi słuchawkami jest nie tak, bo nie słyszę gry. O, teraz słyszę. Dobrze, teraz już jestem Ricardo Czulako w gotowości do służby. Nie znam tych wszystkich, moi drodzy, tekstów policyjnych. Możecie mi pisać, to się będę uczył, będę się starał. Co pani tak po środku drogi przechodzi? Ta, proszę, proszę się zawinąć stąd. Ja oczywiście nie przestrzegam przepisów. Jestem policjantem, widzowie, który policjant przestrzega przepisów? No żaden. Nie, no wiadomo, że przestrzegają, ale nieważne. Widzowie, dobry humor mam. A to dlatego te auta takie fancy, bo one po prostu się bugują. Zaczynamy zabawę, here we go. Jestem w gotowości, poproszę jakieś callouto. Jak tam jeszcze czas? Patrzę, czy on mi leci, czy nie leci. Tak, 16:52, widzowie, dzisiaj nocna zmiana. Wrzucę jeszcze elegancką, patrzcie, tutaj pogodę clear, żeby chmurki nam wskoczyły, żeby klimacik był, bo na tych shaderach to fajnie to wygląda na tych chmurach. Dobra, nieważne. Ruszamy. Dobrze, dobrze. Czas, moi drodzy, patrolować teraz. Dostałem w ogóle jakąś informację przed chwilą, że w centrum Vinewood ktoś napadł na sklep. Ja mam takie dziwne, moi drodzy, w tym momencie, jak widzicie na minimapie, bo teoretycznie o, jakiś samochód, kurczę, szybko ruszył przed nami, czerwony. Czy to nie jest czasem sprawca napadu? Bardzo szybko jedzie ktoś, proszę państwa.
Ricardo Ciulacco? Właśnie, właśnie. Potrzebuje wsparcia, ucieka chyba gość, najprawdopodobniej zapadł. Kod 00 do 07 W11, coś tam, nie wiem. Poproszę w takim razie backup. Lokalni mi są potrzebni. Dobrze, o, mam chyba nawet wsparcie powietrze, bardzo dziękuję. Jest przede mną ktoś. Zatrzymał go. Uderzył w suwa, dobrze. Suspekt ucieka nam cały czas, ucieka poza miasto, jedzie, kieruje się w kierunku Sandy Shores. Potrzebne zatrzymanie. Czekam na autoryzację na strzały. Widzowie, będę się starał wszystkie te kalauty robić rzetelne. Nie sądziłem, że od razu mi się pościg trafi, żeby... Kurczę, jeszcze nie zdążyłem wam nawet pokazać, widzowie, tych wszystkich modyfikacji, które tutaj mamy, nie? Ten komputer policyjny i tak dalej, okej? Okay? Stój! O kurde, komputer system mi się włączył. Nie. Zaraz sprawdzimy, czy ten samochód jest kradziony, czy nie. Na razie to ja muszę zatrzymać naszego podejrzanego. Stop! LSPD! Mam autoryzację na ramowanie. Chłopaki okradli, moi drodzy, sklep, więc... No czemu nie mam wsparcia? Backup stanowy mi jest potrzebny chyba. Kurde, problem mam. O! Suspekt wpadł w poślizg. Stop, proszę się zatrzymać. Kurde, ciężko, dobra. Mam z bazy autoryzację na strzały. Strzelamy, shots fired. O, ha, obsrali się. Wysiadka, ręce do góry, z rękami do góry wysiadasz. Już, na ziemię. O, wy skurczybyki, widzowie, no nieźle. Dobra, tego muszę zakłuć, żeby tamten drugi mi nie uciekł w tym momencie. Ricardo Ciulacco, jaki gigaczad, widzowie. To jest doświadczony policjant, patrzcie na to. Jak rymuje w ogóle, co jest, dobra. Tamten jest zakuty, ty też, ręce do góry, wysiadasz z rękami do góry. Już, bez niespodzianek, bez żadnych głupich ruchów. Na ziemię. Dobra, tego, moi drodzy, też... No nie. Jeszcze tego muszę stakedownować, a mi się skrypty tu pobugowały. O, drop the weapon i na ziemię. Kurde, no to ładnie, widzowie. Pierwszy mocny kalał, dobra. Teraz tak, bierzemy ich tutaj. Będę potrzebował na pewno transportu, ale najpierw sprawdzimy, czy to są goście z napadu domniemanego. Patrol unit local, poproszę lokalny patrol tutaj jako wsparcie. O nie, co ja, nie chcę. Odkułem go, niedobrze, widzę, coś mi po nodze chodziło i dlatego. No właśnie mi uciekł, no kurde, wiedziałem, że popełniłem głupi błąd, widzowie. Musiał dostać, przepraszam. Zatrzymaj się! Ja pierniczę, ale popełniłem głupi błąd, widzowie. Przez przypadek go odkułem i mi goś zaczął zdupiać. Tamten drugi stoi, mam nadzieję, że się nie ruszy. Zatrzymaj go. Musisz go stakedownować, cholera. Już. Nie uciekniesz mi, chłopie. Aleś dostał po nogach bomby. Na ziemię. Ja pierdzielę, przepraszam was, widzowie. No totalnie gówno. Ale to dlatego, że sam popełnił błąd. Tamten drugi czeka, mam nadzieję, dobra. Dobrze, pana zapraszamy tam do przodu. Czy on się odkuł znowu? Ja nie wiem, o co to chodzi, widzowie. Dobra, lecimy tam do tego drugiego. Bank robbery, barricade hostage. Nie no, za mocne, ja sobie z tym nie poradzę na razie. Dobra. Słuchaj, jesteś aresztowany, tak swoją drogą. Jesteście goście z tego napadu najprawdopodobniej. Zaraz to tylko szybciutko potwierdzę, przeszukam chłopaków i sprawdzę, czy samochód był kradziony, czy też nie. Zobaczycie, jak fajnie działa ten system. Co my mamy? Banknot pokryty białym proszkiem, scyzoryk i klucze do mieszkania. No banknot pokryty białym proszkiem, czy ja wiem? Tego też muszę przeszukać. Zobaczymy, ależ afera tutaj. Ramowani byli wszyscy, kurde, dobra. Co mamy? Mała butelka zawierająca przeźroczysty płyn i pistolet bojowy. Oj, pistolet jest skonfiskowany. Pozwolenia na broń nie ma. Na kolana. Ty też, dobra, widzowie, mamy do czynienia z przestępcami. Jeszcze sprawdzę tylko w bazie danych moim tabletem, czy ten samochód był kradziony. Jeśli tak, to mają chłopaki jeszcze bardziej przesrane. 63KQE099 Sultan, tak jest, dobrze. Pojazd kradziony, nie. Carlos Basco jest właścicielem. Brak ubezpieczenia, to też na pewno się przyda. Carlos Basco. Na pewno będzie mandat za wykroczenia drogowe. Spowodowanie kolizji na pewno będzie. Znaczy, wystawiam to właścicielowi samochodu. Nie wiem, czy dobrze. Niestosowanie się do znaków, na pewno. Wszystko tutaj. Cyk. Wystawię sobie przy okazji taki mandat, skoro mam takie fajne skrypty. I wezwanie do stawiennictwa. Patrzcie, ile wykroczeń ma chłop. Carlos Basco. Ja nie wiem, czy to któryś z nich? Czekajcie, Carlos Basco. Tego sprawdzimy, to jest jakiś Michael Hayes. I tego ziomka proszę mi sprawdzić jeszcze. Ten miał zawieszone prawo jazdy, a to przecież gościu w szarym prowadził. No ale się wkopali. Ethan Ritchie nie prowadził, jest bardzo młody. No nic, no. Generalnie mają przechrapane chłopaki. Poproś partnera o pomoc. Transport policyjny dla dwójki złapanych.
Dla dwóch zatrzymanych w jednym radiowozie mogłoby jechać. Kurde, fajnie, że mamy to po polsku, jest to dużo prostsze. W trakcie czekania pilnuj, to już mój partner będzie pilnował. A ja co? Przyjmuję kolejne zlecenie, w sensie call-out jakiś na pewno będzie, dobrze? Czy chłopaki już jadą tam z transportem? Jadą, dobra, wiecie co, to jest za duży case, żeby tak po prostu ich zostawić, więc ja dopilnuję, przekażę chłopakom sprawę, żeby tak wszystkie sprawy elegancko do końca doprowadzać, nie? Samochód nie kradziony, moje drogie koleżanki, i generalnie przypał, chłopaki najprawdopodobniej napadli na bank, musicie sprawdzić to na kamerze, na monitoringu. Tak jest, do widzenia. Aha, co z samochodem, widzowie? Powinienem go stołować, tylko nie mam pojęcia, w jaki sposób stołować samochód. To jest najgorsze, że jeszcze tak bardzo nie ogarnę. Spike Strip Support? Co to jest? Nie, to raczej nie to. Roadblock Support. O, mogę sobie zablokować drogę jeszcze, fajnie. Tutaj ten backup raczej też nie. Police Bike nie jest potrzebny. Dobra, wiecie co? Musicie mi napisać, w jaki sposób mogę stołować samochód, w sensie oddać go, żeby przyjechał tow truck. Na chwilę obecną sprawa zakończona. Jestem poza miastem. Jest dosyć ciekawe, moi drodzy, że mnie tak daleko wywiało. Chłopaki tam się, powiedzmy, że się zajmą tym samochodem, a ja sobie dalej śmigam. Ile tutaj w ogóle samochodów? Która godzina? Bo czeka mnie nocna zmiana dzisiaj, więc będzie się działo, widzowie. Podobają mi się te shaderki. Mam nadzieję, że wam również. Dawajcie mi znaka, czy moi drodzy chcecie, żeby były, czy chcecie, żeby ich nie było. A ja czekam na kolejny call-out. Co tym razem się wydarzy? Tego nie wiem. Wiem, że jestem w dobrym rejonie, bo teraz właśnie szeryfowski biały pojazd to powinien tutaj w Blaine County jeździć właśnie po hrabstwie. Więc ja dzisiaj jeżdżę sobie po hrabstwie. Chcę sobie też wgrać radar, w sensie wiecie, żeby na fotoradar ludzi łapać. Chciałbym być w tej serii każdym policjantem, każdym typem policjanta. Wy możecie pisać, co chcecie konkretnie zobaczyć. Czy chcecie faktycznie, żebym połapał trochę ludzi na prędkość w kolejnym odcinku, to oczywiście wgram sobie. Czekam na kolejny jakiś, proszę państwa, call-out. Jak call-outów nie ma, to zajeżdżam na stację paliw odpoczywać, jak to każdy policjant w Stanach, proszę państwa. Na Donacika, ale tu chyba Donata nie kupię. Co jest? Petrol theft? Czekajcie, a to kawał drogi. To ja tam nie zdążę dojechać. A, to nie jest na czas. Niektóre te call-outy są na czas. Dobra, widzowie, no to 6 km. Prawdopodobny napad na stację paliw, okej. A nie, dostałem info, widzowie, że kod, proszę państwa, 10-4, czyli totalnie mnie wprowadzili w błąd. A co tu chłop robi na drodze? Jakieś takie dziwne manewry. Czy on spada? Dobra, wiecie co, odpuszczę mu. Okej. Niezautoryzowany camping, dobra. Czyli najbardziej wkurzający typ policjanta, który psuje dobrą zabawę, proszę państwa, kamperowiczom. Ale skoro jest niezautoryzowany, czyli nielegalny, no to musimy, moi drodzy, zainterweniować. Rico Czulako, ruszam na miejsce. Co z tym campingiem? Mam nadzieję, że tam nie będą ludzie odurzeni jakimiś środkami psychoaktywnymi, ale oczywiście wszystkich sprawdzimy, zobaczymy, jak to wygląda. Podjadę sobie bez bomb, żeby tutaj, wiecie, nie wzbudzać podejrzeń. 400 metrów do celu. Kto tutaj campinguje? To tutaj, proszę państwa, rozbił obóz. Zobaczymy. Ciekawy call-out. Dawno takiego nie miałem. 5 subjects may be in the area. Okej. Dobra, dobrze wiedzieć. Mamy tutaj, no, takie miejsce. Może oni tutaj... O kurde, ogromne miejsce. Ogromny teren. Dobra, widzę jakiegoś człowieka, z którym na pewno chciałbym porozmawiać. Witam. No tak, chyba to są moi kamperowicze. Ludzi tutaj trochę jest. No, nielegalny camping jakiś, moi drodzy. Witam serdecznie. Przepraszam, czemu uciekasz? Człowieku, chciałem z tobą porozmawiać. Słuchaj, LSPD, dlaczego uciekasz, no? Dlaczego wszyscy od razu uciekają? LSPD, zatrzymaj się! Jaki szybki. Holipka, nie dogonię go. Muszę znowu mu dupnąć w nogi. Kurde. O, jednak. Poszedłeś po rozum do głowy? Na ziemię. Tego w planach nie było, widzowie. Proszę medyków tutaj. Rico Czulak, niestety sytuacja wymknęła się spod kontroli. Potrzebuję medyków. W miejsce niezautoryzowanego kempingu niestety musiałem ogłuszyć podejrzanego. Tak naprawdę, widzowie, przez przypadek to zrobiłem. O, jedzie. Co to za samochód? No dawajcie, dawajcie, chłopaki, nie ma czasu, no. Stracił przytomność. Jest, jak oni powoli przyjeżdżają. To strażacy? Co jest? Chyba złych wezwałem, chociaż nie, oni powinni dać radę go. Ta, don't die, proszę, zróbcie coś, żeby przeżył. Porozmawiamy z nim trochę później, dlaczego chciał uciekać. Choć w pewnym momencie poszedł po rozum do głowy, proszę, żeby go uratowali, nie chcę mieć człowieka na sumieniu. Może on nie zrobił nic złego, no. O kurde, CPR-a jak już walą, to już jest bardzo źle. Będę musiał wezwać chyba... CPR failed. O nie, umarł. Dobra, będę musiał zdać relację lokalnemu patrolowi, więc zapraszam.
Okej, widzę, będę musiał się tłumaczyć z tego, co zrobiłem. Shot by a handgun, no nie został postrzelony. Aleksiej Iwanow się ziomek nazywał. Przepraszam, bo no narobiliście syfu, narobiliście max syfu. Proszę, proszę pana, powiedzieć mi, dlaczego tutaj nocujecie nielegalnie, co? Co jest powodem tego? Proszę opuścić tę strefę, dobrowolnie. A nikomu się nic nie stanie, dobrze? Proszę, pieszo, żeby pan sobie stąd poszedł. Ten ziomek mnie posłuchał na szczęście, zobaczymy jak reszta, bo tu mamy jeszcze 3 osoby. Przepraszam, co to za kemping, moja droga pani? Nie mam napisów, widzowie, jak wiecie, jak zbugowane napisy naprawić, to dajcie znać. Czy ona idzie? Gdzie ona idzie? Zawija się, tak? No bardzo dobrze, proszę w takim razie stąd odjechać. Panią też, leave area potrzebujemy. Dobrze, że dobrowolnie oczywiście podchodzicie do tematu, bo nie chcę nikogo tutaj zatrzymać. Dobra, dwójka już wsiadła do samochodu. Nie no, pani też proszę stąd odjechać. Dobrze pani szło, już pani wsiadła do samochodu i wysiadła, no. Panią tutaj też prosimy o opuszczenie arei. Co się dzieje? Czyżby wyciągnęły jakieś bronie? Mój partner coś, moi drodzy, tutaj świruje. Dobra, koleżka tutaj czulak, on wygląda w ogóle jak Rick Czulak. Powiedział mi, że tylko ta osoba sprawia jakieś problemy, coś chciała wyciągnąć, więc ja wzywam transport policyjny. Albo każę zostać z partnerem w takim razie. No dobrze, mamy tam osobę, która poszła, widzowie, sprawdzę. Nie mam co sprawdzać, szczerze, nie umiem odholowywać samochodów, więc 10-4, kod 4. Czekam na kolejne wezwanie. Rozbiliśmy ten nielegalny kemping, aczkolwiek mogliśmy to zrobić lepiej, gdybym wiedział, jak się odholowuje sprzęt, nie? No i niestety zabiłem jednego człowieka przypadkowo i właśnie tutaj przydałoby się go, widzowie, jakoś sprzątnąć. Tylko też nie wiem, jak wziąć, jak wezwać koronera, to jest najgorsze. A może będę mógł teraz jakoś wejść z nim interakcję, jak on jest dead? Musicie mi dać znać, jak wzywać, widzowie, elegancko koronera na przykład w tym momencie. O! Możliwe włamanie. Dobrze, jadę. O. A ktoś to przejął. Moi drodzy, ja już zdążyłem do miasta przyjechać. Koroner tam, o kurde, fighting pedestrians. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dwóch pracowników się leje. Wow, oni się dźgają. Hej, hej, stop, 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 stop. Hej, człowieku. What the heck, jak go ładował? Co to ma znaczyć? Na ziemię, jeden, drugi. Jeden, drugi, what the heck. Człowieki się nawalali, widzieliście tu dwóch pracowników? Aha, ale będziesz miał sprawę, człowieku, w sądzie. Masakra, zawiozę was osobiście, bo jesteście naprawdę, no. Paranoja coś takiego widzieć, widzowie, masakra. Tego też muszę zaaresztować. Ja pierniczę, dobra. Nie wiem, jaki był wasz motyw, ale jesteśmy na środku ulicy. Zaraz sobie sprawdzimy. Jedyne, co muszę zrobić, to tylko przeszukać ich, no bo w aucie, jak dojdzie znowu do jakichś, widzowie, rękoczynów, to masakra, o co im poszło? Tego nie wiem. Zużyta, o Boże, nie chcę wiedzieć, co on ma tam w tej kieszeni. Możecie sobie zatrzymać i przeczytać sami. Dobra, jeszcze tego sprawdzimy. Szybki, nieregularny oddech, no mają też przy sobie broń na pewno. Kawałek bibuły, bongo, no nie, no kurde, a co z... Co z broń? No jest, tym, broń krótka, dobra, ma pozwolenie ten na broń. Dobra, wiecie co? Zostać na tylnym siedzeniu radiowozu. Proszę bardzo. Czy ja nie mam miejsca, widzowie, żeby wsadzić go do samochodu? Nie mam. Nie, no mogę go wsadzić chyba. Nie mogę go puścić, kurde. To jest ten, co obrywał bardziej, co go tam, tamten go dźgał, więc ten to powinien jechać do szpitala na moje oko. Bo był mocno pokiereszowany, dobrze, ambulans jedzie. Natomiast no, tego gagatka, który atakował dość mocno tym nożem, przynajmniej przy mnie, zabierzemy, proszę państwa, rozkuj, każ zostać. Tamtego zabierzemy osobiście na komisariat. Z przyjemnością wsadzimy go do paki. Ty, zniknął mi ambulans, czemu mi zniknął ambulans? Dead animal on street, niedaleko mnie, no nie, 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 nie mogę teraz przyjmować, bo mam jeszcze jednego człowieka tutaj, nie, który siedzi w radiowozie i czeka. Okej, proszę, zabierzcie go za sobą, chłopaki, bo dostał kilka ran kutych, więc przydałoby się, żeby pojechał z wami na obserwację, prawda? Yo, patrzcie na to. Dobra. A tego gagatka factory workera sprawdzimy sobie zaraz. Okej. Okay. Do najbliższego aresztu 800 metrów. Okej. Okay. No to jedziemy w takim razie na bombach. Dobrze, że ktoś zgłosił tę sprawę. Ja szybciutko go zawiozę, jeszcze go sprawdzimy. Jakieś oczy ma, moi drodzy, pokrwawione. Coś tutaj jest mocno z nim nie tak. Areszt. Sam go wsadzę do celi. Tak jest. Sam go wsadzę do celi. Bo to jest przyjemność wsadzać do celi takich rabusiów.
wsadzę go do celi lub go nie wsadzę do celi, bo jak widzicie, mieli mi się kółeczko, kółeczko, Boże, jakie to jest wszystko pobugowane, masakra. Wy nie wiecie, że ja nagrywałem prawie godzinę ten materiał? Pewnie nie wiecie, bo już 3 razy mi zdążyło skraszować grę, ale proszę państwa, to są uroki grania na singlu. No nic, chyba nie wsadzę go do opaki, bo jak widzicie, mieli dalej to kółko cały czas, czyli tak jakby się skrypt zaciął, tak mi się coś wydaje, aha. Tak mi się coś wydaje, że tutaj, moi drodzy, nic to nie da, nawet reset. Słyszę, że coś tam się dzieje, ale moi drodzy, powiem tak, chyba gra chce, żebyśmy skończyli dzisiejszy odcinek już tutaj, także to by było na tyle. Jeśli wam się podobało, to była taka mini zajawa tego, co może się dziać. Był jeden pościg, był, moi drodzy, jakiś nielegalny kemping, który nie do końca mi wyszedł. Tutaj już sobie poradziłem całkiem nieźle, więc będę starał się jeszcze lepiej doskonalić, proszę państwa, żeby ta seria fajna była i żeby wam się fajnie oglądało. Przypominam, 6000 łap w górę, kolejny odcinek. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić. Za 2 dni kolejny odcinek z LSPD, a później wlecimy z Minecraftem, także że jest co oglądać, śledźcie kanał. Do następnego. Elo.